Znajdź kurs, Poznań, ładowanie kursu. Więc elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to jazda szosowa do Poznania. Dzisiaj w miarę spokojna, raczej nie będę szalał, ale zaraz Wam powiem dlaczego. Wypad trochę rodzinny, bo tym bolidem, co za mną stoi, będzie jechała żona za parę godzin wraz z dzieciakami, a ja pojadę sobie. Jest godzina 5:46, przed chwilą jeszcze na termometrze pokazywało 6 stopni, czy tam 7, więc nie jest teoretycznie za ciepło, zobaczymy jak to będzie. Temperatura po prostu 6 stopni, więc nie jest za ciepło. Dzisiaj jest jeden z nielicznych dni, kiedy praktycznie w ogóle nie wieje wiatr, więc jest to dobry dzień, żeby zrobić jakąś rundkę dosyć szybko i była wstępnie taka w planach, ale plany się zmieniły, w ogóle się plany pozmieniały, bo dzisiaj chciałem wystartować w jakimś wyścigu, ale ten tydzień nie był dla mnie najlepszy, były problemy trochę zdrowotne. Ale o tym Wam jeszcze powiem. Z chwili, że jest czerwone światło, to chciałem się pojechać na wyścig jakiś szosowy bądź gravelowy i pierwszy cofanie miałem łask, taki maraton, chyba ponad 150 km. Po głowie też chodziła Kaszebę runda, też jakiś dystans szosowy około 200 km. I jeszcze coś w mazowieckim było, gravelowego, 120. Niestety coś od wtorku mnie bardzo poskładało. Wtorek siada się bardzo męczyłem od samego rana. Wtedy nawet opuściłem trening po chyba, nie wiem, 3 tygodniach jazdy, więc naprawdę musiało być źle. W czwartek. I tak powoli się rozkręcam. Piątek, sobota już jakoś się kręciło, aczkolwiek jeszcze nie czułem, że jest najlepiej. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że pojadę sobie z rodzinką rekreacyjnie do Poznania, bo w Poznaniu jeszcze nie byłem za bardzo. Raz tylko przejazdem samochodem, ale nigdy rowerem i nigdy, żeby coś pozwiedzać. Rodzinka oczywiście pojedzie sobie samochodem, żeby to nie było tak, że nie spędzamy razem czasu. Póki co kręci się dobrze, będę starał się pojechać słabiej niż ostatnio na gravelu, gdzie widzieliście, wykręciłem dosyć fajny czas na dystansie ponad 160 km. Dzisiaj 184. Trasa wyznaczona przez Strawę, więc zobaczymy, czy będzie ona idealna. Prowadzi ona przez Licheń, bo dzisiaj w planie miałem w ogóle odwiedzić Licheń, taki był mój plan, ale że żona stwierdziła, no w Licheniu to już tam byliśmy niedawno. Mówię, niedawno, 3 lata temu. To stwierdziłem, że jedziemy dzisiaj do Poznania. Ale Licheń też przy okazji zahaczę i Wam pokażę. Ale fajnie dzisiaj jest od rana. Już trochę pogoda się robi trochę cieplej, więc nie zmarznę. A, chociaż tyle dobrze. To się dzisiaj najeżdża. Raz czerwone, raz zielone, raz czerwone, raz zielone. Żebym wiedział, tym inaczej wytyczył trasę. Ale dobrze, że w końcu ją robią, bo tu była tragedia straszna. O dziwo, jak widać, coś tam jednak wieje. Nie czuję za bardzo tego wiatru, teraz nawet stojąc, ale wieje. Dobrze. Dobrze, że w tamtą stronę. Więc będzie z wiaterkiem. No tak, momentami
te 35 na blacie jest, więc zobaczymy jak to będzie na dłuższej prostej. Kurde. Czerwony, zielony. No proszę, jaka piękna ścieżka rowerowa. Można? Można. Mija godzinka, 33,5 km zrobione. Pogoda jest piękna. Myślę, że jeszcze godzinka, dwie trzeba będzie się rozebrać z termoaktywnej. Bardzo szybko się ogrzał klimat, co mnie bardzo cieszy, bo myślałem, że zmarznę strasznie. Ale jest dobrze. Mała aktualizacja co do ostatniego filmu, bo popełniłem błąd i powiedziałem, że jazda poboczem nie jest dozwolona. Według jakiegoś tam artykułu można jeździć poboczem, aczkolwiek też jest różnica między poboczem a pasem awaryjnym. Chyba można jeździć bardziej pasem awaryjnym, ale pas awaryjny jest głównie na autostradach i ekspresówkach, ale nie chcę tutaj teraz Was znowu wprowadzać w błąd, więc w tym temacie jeszcze troszeczkę się rozeznam i w najbliższej przyszłości postaram się zrobić może bardziej jakiś taki wartościowy film, bo to było takie ogólnie luźne przemyślenia odnośnie jazdy na szosie, żeby co niektórych jakby zmotywować, nie wiem, odstraszyć od tego, bo dużo osób mówi w Polsce, że jazda rowerem szosowym jest bardzo niebezpieczna. Ma pewne ryzyko, oczywiście, bo zawsze może znaleźć się jakiś wariat na drodze, który będzie jechał albo po pijaku, albo po prostu Was nie zauważy. Ale też dużo wypadków zdarza się na przykład w mieście jeżdżąc rekreacyjnie i podejrzewam, że na pewno jest dużo więcej wypadków, bo jakieś wymuszenia, przejazdy na czerwonym świetle i tym podobne. No ale to tak, taka drobna aktualizacja, jadę dalej, bo się fajnie jedzie. Nie sądziłem, że będzie tak fajnie. Wczoraj jeszcze zrobiłem 50 km i tak ledwo. Wyjechałem do Władka, ale nie tego co myślicie. Powoli zbliżam się do Lichenia, ale muszę się zatrzymać, bo chce mi się szybko. Dobra, czas wciągnąć jakiegoś żelka. Mam do wyboru sałatkę owocową albo jagody i mam ochotę na sałatkę owocową. No dobra ta sałatka.
Po dwóch godzinach jeden bidon mi się skończył. Piję resztę. Lubię te kamelbaki, ale jest jeden problem, że zawsze na spodzie trochę zostaje. Więc jak chce się wypić, resztę to trzeba odkręcić. I czas jechać dalej. Pomyka się świetnie, średnia 34 z delikatnym wiaterkiem, ale jak słychać, mocno nie wieje. Trasa do Licheńa na razie świetna. Zaraz będzie Licheń. Jestem ciekaw, co dalej, bo nigdy w tych terenach za Licheńem nie byłem. Trasa rysowana na Strawie, na takich popularnych drogach. Zobaczymy, czy będzie ładnie, czy nie. Alternatywnie na Komucie jeszcze sobie wyznaczyłem trasę, w razie czego jakby coś się okazało nieciekawego. Dobra, zdjęcie zrobione, czas stawić na relację, oznaczyć, że to jest Licheń, lokalizacja. Jakby ktoś nie wiedział, że to jest Licheń, to to jest Licheń. O, cyk. Dobra, jedziemy dalej. Może podjadę tam jeszcze na chwilę, z bliska zrobię zdjęcie. Jakby to Krycha powiedział, robi wrażenie. Zegar, którą pokazuję, godzina 8.16. Czy by się zgadzała? 8. Nie, to pokazuje mniej więcej już pół do. Jak mało ludzi dzisiaj. Czy sezon się nie zaczął, widać? Chyba jeszcze zahaczę o jezioro Powi. Ale no właśnie. Jednak Strawa miała rację. Był ten odcinek oznaczony jako nie za specjalny i faktycznie nie jest za specjalny dla rowerku szosowego, ale jakoś się jedzie. Dobra, wiem, czego tutaj wyznaczyłem. No trudno, pojadę kawałek. Tu mi Strava po prostu wyznaczyła jakieś miejsce widokowe. No nie jest może to super widok, ale w Rywniku taki chwala. No to tutaj też nie będzie, że... To w ogóle miejsce jest nazwane Titan, ale nie widzę Tytanika. Może? Tutaj zatanął gdzieś? Nie wiem. Ale te obłąki dzisiaj nie mają ze mną łatwo. Jak nie, coś a la Paryż-Roubaix to piaski. No zobaczymy, jak one będą wyglądały na koniec.
miejscowości Kazimierz Biskup i w oddali było widać taki zameczek. Myślę, że też warto przy okazji zwiedzić. Może wracając z rodzinką podjedzie się zobaczyć. Mija 3 godzinki i jest już ponad 100 km. Trochę wiaterek się zmienia, jak widać i zresztą czuć. Czuję, że jadę pod delikatny wiaterek, ale nie źle. Teraz chyba się trochę rozebrać, bo robi się ciepło. Termometr pokazuje już 19 stopni. I wpierdzielić trochę mocniejszego żela, bo jakby było jakaś żabka teraz, to pewnie bym zjadł hot doga. Ale że nic takiego nie ma, to wciągnę coś mocniejszego. Puls dzisiaj w normie, ale a propos pulsu, to następny odcinek będę robił właśnie, czy warto jeździć z pulsometrem, co to daje, jakie są korzyści, czy nawet dla osób, które trenują, czy nie trenują, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Jakbym tak pojechał, fajnie bym się odpalił, co? Tu nie ma nacięcia. Ale tak to chyba. No tylko to jedno nacięcie. Muszą być jakieś ślady. Ale ładnie ubrani, widoczni wraz z lampkami. Można? Można. Kilometry, 4 godziny 15 minut. Zostało mi już tylko 30 parę kilometrów. 30 parę? No 40, około niecałe 40 kilometrów. Żona też już wyjechała. Niestety będzie troszeczkę chyba później niż ja, bo się okazało, że pojechała przez Ślesin, a dzisiaj w Ślesinie jest triatlon. I całe miasto jest zamknięte, więc jadę teraz cały czas główną drogą 92 i powiem wam, nic specjalnego. Ruch uliczny jest dosyć spory, jeżdżą tiry. Fajnie, że teraz pojawiły się dwa pasy. Przyznam szczerze, że na początku jadąc od Słupc złamałem przepis, bo był zakaz ścieżki był zakaz jazdy rowerem, bo po lewej stronie była ścieżka rowerowa, aczkolwiek ta ścieżka rowerowa była z pol bruku i to jeszcze takiego nie odwróconego, tylko wiecie, co, tylko tak normalnie jak się kładzie. I no była tragiczna, więc przyznam się bez bicia, że złamałem przepis, aczkolwiek ja tak zawsze powtarzam, że ja nie jestem ideałem co do jazdy przepisowej, do łamania zapisów, ale staram się zawsze jeździć bezpiecznie. Na szczęście praktycznie nikomu tutaj to nie przeszkadzało, że pojechałem główniejszą drogą. Raz jak tam miałem ścieżkę po prawej stronie, która była bardzo wąska i też z polbruku, to tylko jeden pan w Berlingo się zdenerwował i parę razy drąbnął, ale tak to generalnie spoko, jakoś to idzie. Wiaterek jest teraz troszeczkę mocniejszy. Raz było z wiatrem, raz było pod wiatr. Teraz generalnie już jest z wiatrem i staram się jechać nie za mocno, tak żeby siły wystarczyły do końca, bo już nie chcę mocno jechać. Siły są jeszcze, ale nie chcę przesadzić. Chcę jeszcze cały dzień spędzę z rodzinką, chodząc po Malcie, po zoo. Zobaczymy, co tam jeszcze się natrafi, więc
trzeba zaoszczędzić trochę sił. To nie wyścig, to tylko zwykły trening, przejażdżka. O, a tam lama jest. Pewnie nie widać, ale tam jest lama. No. Przy restauracji. Dobra, jadę. Bo jeszcze żona mnie wyprzedzi. Droga nie dla koni, czy ja by na pewno mogę tędy jechać? Udało się zjechać z głównej drogi, jadę jakimiś wnioskami. Jest fajnie, droga na tym przyzwoita. Trochę wąska, ale ruchu za bardzo nie ma. W miarę prosta. Więc teraz nic, tylko cieszyć się jazdą już do samego końca. A jednak musiało się to stać. Poproszę. To jest według Strawy droga asfaltowa. Kawałek długo. To będzie kawałek. Kurde. Tak ładnie żarło. Musiał cofnąć w prawo. Dobra, minęło 5 godzin, 167 km i 500 metrów. Powiem szczerze, że jak na dzisiejszy dzień, tak według mnie trochę średnio, bo średnia wyszła 33,5 km. Mocy znormalizowanej 236, średnia 227. Czyli pojechałem może ciut słabiej niż ostatnio na gravelu. A średnia jest tylko ciut wyższa niż na gravelu, a powiem szczerze, że dzisiaj jadę no, głównie z wiatrem, może z delikatnym, ale z wiaterkiem. Czasami on się obrócił, ale to dosłownie na chwilę. I przyznam szczerze, że jestem w szoku, bo też bardzo dużo jechałem w dolnym chwycie, chyba z 50% trasy. Później pojawiły się te dziury i tak mi się odechciało jechać w tym dolnym chwycie, więc tak średnio. Stało mi już niedużo. Bo chyba jakieś 15 km, czyli jakieś pół godzinki drogi. O kurde, będę po 12, już jest 12. Tym razem się przed 12 nie wyrobiłem. Będzie 5,5 godziny jazdy, 180 parę kilometrów. Słabo. Patrząc przez pryzmat tego, że jeszcze w czwartek ledwo co wstałem z łóżka i nie wsiadłem na rower, bo no, nie miałem ochoty, czułem się tragicznie. Tak dzisiaj noga kręci naprawdę świetnie, ale patrząc przez pryzmat tego, że ostatnio na gravelu wykręciłem prawie tą samą średnią na rundzie przy trochę innych warunkach, to średnio. Trzeba będzie chyba sprawdzić dokładnie, jaka będzie różnica między jednym i drugim rowerem i ewentualnie porównać koła, bo coś mi tutaj trochę świta, że magia może trochę tkwić w kołach, ale no zobaczymy. No tutaj długie, proste jedzie się fajnie, ale no nie wiem. Piszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Ja już kończę, bo też kończy mi się bateria. Dojeżdżam do Malty, spotykam się z rodzinką, lecimy oblecieć Poznań na ile dzisiaj tam czas pozwoli. Mam nadzieję, że YouTube nie zmonetyzuje mi tutaj za prawa autorskie. Synu ojca, właśnie zamiast człowiek iść do kościoła, to jeździ na rowerze. Piszcie w komentarzach, co można zwiedzić w Poznaniu, bo na przyszłość może zorganizuję trochę więcej czasu. Dzisiaj tylko tak, można powiedzieć, na szybko. Możecie pisać też w komentarzach, który rower będzie szybszy. Czy Merida Silex, czy jednak może Emonda i jak wielkie to mogą być różnice. Powiedzmy na rundzie, ile kilometrów na godzinę może być szybciej. Albo ile dziesiątych kilometrów na godzinę może być szybciej. Ale lecę, bo chyba coś myślałem, że będę przed żoną, a jednak chyba żona będzie pierwsza. Więc pamiętajcie, łapa, sub, dzwonek, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, piąteczka.